Nowe zmiany w rozgrywce, nadchodzące skiny, masa darmowych nagród dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy uważacie, że ten piesek jest słodki, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób tak uważa. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do nowych zmian w rozgrywce, które ostatnio wprowadził Fortnite. I obecny sezon trwa niecały tydzień, a już takowe zmiany otrzymaliśmy. Na samym początku mamy to, że nowa pompa właśnie nieco szybciej strzela, także całkiem ciekawa sytuacja. Przy okazji no to tarcza Kapitana Ameryki właśnie po prostu została nieco znerfiona, obecnie bije ona po pierwsze mniej damage'a, ponieważ z 60 właśnie bije ona 50, no to przy okazji musicie posiadać lepszego aima, żeby właśnie no po prostu ta tarcza za kimś poleciała. No i na sam koniec mamy to, że właśnie cały zestaw War Machine'a, a bardziej no to jego rakiety, po prostu zadają mniej damage'a w po prostu budowle, no i przy okazji no to też potrzebują więcej czasu do przeładowania. Także bardzo ciekawie, że Fortnite już właśnie w pierwszym tygodniu nowego sezonu takowe zmiany wprowadza, no i z pewnością w przyszłości tych zmian będziemy mieli jeszcze więcej. No i oczywiście będziemy również mieli nowe bronie. Jak się okazuje, no to Fortnite ostatnio wstawił po prostu taki nowy zwiastun rozgrywki na po prostu wersję związaną z telefonami. Jak się okazuje, no to na takowym zwiastunie możemy zauważyć bronie takie jak na przykład Cluster Clingers, no i oczywiście również karabiny Starka. Także jest to już tak naprawdę potwierdzone w 200%, że takowe bronie wracają. No i w sumie też widzieliśmy to na tym głównym zwiastunie. Natomiast z racji tego, że są one na zwiastunie rozgrywki właśnie dla telefonów, to jest naprawdę duża szansa, że pojawią się one już w niedalekiej przyszłości. Także według mnie naprawdę bardzo spoko sprawa. No i oczywiście o wszystkim będę was update'ował, więc subujcie kanał z dzwoneczkiem. Natomiast moi drodzy, oczywiście mamy nadchodzące bronie, jak i również nadchodzące skiny. Jeżeli chodzi o nadchodzące skiny, to na samym początku mamy nowego właśnie skina, a najdokładniej tak zwanego Iron Spidera. No i Iron Spider prezentuje się naprawdę całkiem kozacko. Posiada on w swoim zestawie skina, emotkę, przy okazji kill-off, gitarę, jak i również malowanie. No i jak się okazuje, no to cały takowy zestaw pojawi się już w najbliższy piątek, bądź też ewentualnie w sobotę. No i będzie on w specjalnym pakiecie za 2600 V-dolców. Sam skin będzie kosztował właśnie około 2000 V-dolców i będzie on przy okazji z plecakiem, lotnią i kill-offem. Emotka będzie za 500 V-dolców, malowanie za 500 i gitara za 1000. Także według mnie naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. No i co? Skinek jak skinek, ale moi drodzy, nieco ciekawszymi skinami, na które czeka więcej osób, są to nowe skiny właśnie z FNCS-ów, ponieważ no tak dla przypomnienia, to już niedługo będzie naprawdę wiele tych sesji FNCS CS-ów i za właśnie 4 dni, a bardziej no to w sumie już za 3, ponieważ 25 sierpnia odbędzie się właśnie tak zwany Champion Kuno i Renzo Champion FNCS Cup. No jak się okazuje, no to można tam również zdobyć Kill of FNCS-ów 2.0, no i właśnie wszystkie te rzeczy będą w sklepie dostępne już 4 września. Także też całkiem ciekawa sytuacja, a my teraz przechodzimy do naprawdę całkiem sporej ilości darmowych nagród, zaczynając właśnie od takowych turniejów, ponieważ no dnia dzisiejszego odbędzie się właśnie turniej o tak zwanego Champion Stasha. No i oczywiście no, turnieje wszystkie są w parach i odbywają się od godziny 19 do 22. No a żeby takowe nagrody zdobyć, musicie być po prostu wysoko w tabeli i wtedy trafią one na wasze konto. Następnie, moi drodzy, dzień później, czyli właśnie 23, odbędzie się właśnie turniej o Champion Siren. Następnie, moi drodzy, mamy o Mistrzowską Iskrę, też dzień później, i 25 sierpnia właśnie o po prostu ten nowy zestaw, czyli o Champion Kuno i Renzo The Champion. No i właśnie, moi drodzy, przy okazji będzie tam również Kill of FNCS-ów, także jak najbardziej każdemu polecam chociażby spróbować, bo wydaje mi się, że do, o ten ostatni turniej to na pewno warto. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, to Fortnite'owi naprawdę zależy na grach kompetytywnych, ponieważ wprowadzili oni nowe wyzwania, a najdokładniej wyzwania Drogi Mistrzów, które będą trwały przez najbliższe 5 tygodni. W takowych właśnie po prostu wyzwaniach możecie wykonywać no, wyzwania, które są akurat dość cięższe niż zazwyczaj, ponieważ mamy tam na przykład, żeby
żeby zrobić wina w rankedach, przy okazji no to zrobić wina w rankedach grając w oddziale i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moi drodzy, za zrobienie takowych wyzwań otrzymujecie bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ możecie dostać w Rocket Racingu bardzo sporo kółek, przy okazji możecie dostać również expa, poza tym wszystkim moi drodzy możecie dostać naprawdę ciekawy właśnie plecak z FNCS-ów, jak i również nową emotkę, czyli właśnie Sarża Awangardzisty. No i właśnie ta emotka, z tego co wiem, to też pokazuje waszą obecną rangę, także naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, no i wydaje mi się, że właśnie sobie warto takowe wyzwania wykonać. Ale to jak najbardziej nie jest to jeszcze wszystko, jeżeli chodzi o darmowe nagrody, ponieważ łącznie z tymi właśnie tutaj wyzwaniami, które zostały ostatnio dodane, no łączą się wyzwania gry rankingowej. I w tym sezonie Fortnite miło zaskoczył naprawdę bardzo ciekawym plecakiem, jak i przy okazji również bardzo ciekawym kill-offem, który no wydaje mi się, że jest jednym z lepszych, jeżeli chodzi o wyzwania gier rankingowych. No i też mamy bardzo ciekawe na przykład emotikony, także jak najbardziej każdemu po prostu polecam. Natomiast moi drodzy, jak się okazuje, to właśnie gracze PlayStation no mogą czuć się definitywnie dobrze. Jak się okazuje, moi drodzy, no to na PlayStation pojawił się nowy pakiet z 4 darmowymi emotkami, czyli Slamin Bass Emote, przy okazji Showboat Emote, Pull Up Emote i Shadow Vox Emote. No i moi drodzy, jedyne co musicie zrobić, to posiadać pakiet PlayStation Plus, także naprawdę bardzo ciekawe, no i musicie po prostu mieć tego PS Plus paka i możecie sobie takowe 4 emotki za darmo zgarnąć. Także dla posiadaczy PlayStation myślę, że jest to informacja jak najbardziej dobra, no i osoby, które grają na PlayStation muszą po prostu wejść do sklepu PlayStation i tam wpisać Fortnite i w ofertach powinniście właśnie tą ofertę mieć. Ale oczywiście moi drodzy, jeśli chodzi o darmowe emotki, to no jest ich naprawdę sporo, ale jak się okazuje, to jest ich jeszcze więcej, ponieważ oczywiście, moi drodzy, raczej pewne jest to, że rozpoczął się nowy sezon tak zwanego Fortnite Festiwalu i w karnecie festiwalowym możecie też chociażby zdobyć jedną takową emotkę totalnie za darmo, tylko no jedyne co musicie zrobić, to grać w Fortnite Festival, także emotek jest naprawdę bardzo wiele do zdobycia i no, większości z nich jest, jak już mówiłem, za darmo, także jak najbardziej każdemu polecam sobie to właśnie zdobyć. Oczywiście pewne jest to, że z czasem w obecnym sezonie dostaniemy tych nagród jeszcze więcej. No, także Fortnite naprawdę nas dość miło zaskakuje. Oczywiście przypomnę tylko, że za wina jak najbardziej nadal mamy parasolkę. Nadal możecie chociażby zdobywać takie darmowe pakiety jak pakiet Kataliny, czyli to musicie pobrać Fortnite na telefonie, wbić 100 tysięcy expa i odebrać sobie darmowy pakiet właśnie z oczywiście kill-offem, skinem i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jest to naprawdę mega banalne i raczej większości osób sobie te takie nagrody, no, te typu Katalina właśnie odbierze. A jak będziemy mieli coś nowego o jakichś nowych nagrodach, to oczywiście was o tym poinformuję, więc subujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Oczywiście jeżeli moi drodzy będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, możecie je zrobić z kodzikiem HEXOKOD. No i jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać FNCS, ponieważ w większości tych nagród jest otoczone właśnie po prostu właśnie FNCS-ami, przy okazji właśnie taką po prostu rywalizacją, także no, tak to się prezentuje i to tyle. Yo!